Witam was ponownie w Falloutie New Vegas. Fancy town. Let's hit some bars. Dobra, Kas. Tak, ostatnio wiem, że odcinek nie był zbyt najciekawszy. Szczególnie, że mało się działo. Ale myślę, że teraz będzie lepiej. Mam się przynajmniej wydaje. Welcome back to Gamora. I know you're good for it, but you're still gonna have to leave your weapons with me. Dobra, zatrzyma. Dobra. You'll get these back on your way out. No dobra, zatrzymam tę ukrytą broń. Okay, mister. Bosses don't like no trouble in their place. Nikt nie lubi. Poczekam dzień, tak w ogóle. To chciałem mu dać teraz. Tutaj? A, tutaj, do pokoju. Powinienem pogadać z tym... Kaczyną? Fuck. Hey, what can I do for you? Trojek zniszczy dla mnie zapasy broni. Yeah, poor fucker got himself caught after he melted all the guns. Bastard mentioned your name before they shot him in the head. Now the bosses want to see you. Co zrobimy teraz, pokrzyżować plany szefostwa? Now we cut off the head of the serpent. Big Saul and Nero have to die. Czemu muszą umrzeć? As long as they're alive, they can start up their plans again. All you've managed to do is stall them. I guarantee you they have contingencies. W jaki sposób pozbędziemy się szefostwa? They're a little bit upset about what's been done to muck up their plans. They tasked me to find out who's responsible. There isn't gonna be another chance to get both of them together in the same room. I'll slip you a gun and we can take them out. Po mnie będą się czegoś spodziewać. Jeśli pójdziesz sam, będziesz mógł ich zaskoczyć. All right, I'll take care of them. Just give me the word when to start shooting. Co się stanie, jeśli nie będziesz szefów? When they're gone, I'm gonna run this joint. Don't worry, I'll take care of this place. Chodźmy zająć się szefami. Hurry and get ready. I'll be waiting for you there when you're ready. Nie mam się na górę. A tędy, okej. Did Benny beg before you burned his sorry ass? Nie, nie za bardzo. Nie miał okazji nawet błagać. Zabiłem go tak szybko. Przepraszam. Odbijam. Który dał pokój? No chodź, Kaczyno. I'll take care of them when you're ready. Just say the word. I suggest doing it while they're talking. Let's have some words. Take a seat on the couch so we can get to talking. So I assume you know why we called you here. Ponoć straciliście trochę broni. Yeah, we lost some guns, you little weasel. However, we can get more guns. You slowed us down, but you can't stop us. You're gonna die a failure. Powiedz mi coś więcej o tym planie, twoje ostatnie... To moje ostatnie życzenie. Are you shitting me? You didn't even know what the plan was. Yeah, as a last request, I guess we can give you that courtesy. Powiedzmy o waszym planie. Caesar asked us to provide a distraction on this trip. So when he gives the word, we're gonna launch an all-out assault on this trip. First we're gonna blow the embassy, then we're gonna use soldiers to kill every last motherfucker on this trip. Then we'll run this joint. That'll teach not at home what can go on while he sits in his fucking ivory tower lording down from on high.
Nero nic mi o tym nie wspominał, kiedy nakłonił mnie, by się z tobą zająć. The fuck. I knew there had to be someone higher up helping you. Nero, you backstabbing, two-timing motherfucker. I knew this day would come. I'm gonna cook your sorry ass. I think there's something wrong with that dog. Że na oddamy? Fuck not. At home. Must be cozy up there in the lucky. Karabinek szturmowy? Zobaczymy, czy mogę wszech amerykańskiego go naprawić tym. Hey, thanks for all the hard work back there. I'm gonna run a tight ship here, don't you worry. Muszę iść. Bye. Nawet sobie brąk nie ubrudziliśmy. Zadanka, jak takie mamy wykonać? Już, wróć do pułkownika Mori i powiedz, że plany Omer zostały pokrzyżowane. Bardzo chętnie. Holding my breath. Czyli chcieli po prostu dla Cezara zrobić zamieszanie na stripie. I prawdopodobnie chcieli przejąć pan chata, tak? To było ten. Czy pusta chata? Chodziło o ten. O Lucky 38, to wierzę. Mamy broń z powrotem. Nie no, karabinek w takim razie wyrzucimy. Szturmowy karabinek. Morning. Tyle, jeśli chodzi o Omertę. Zdajemy raport. Pułkownik, pani pułkownik. Naturalnie zmień broń, bo chodzimy z kastetami. Hello. I hear the Securitrons are tougher since their faces changed. Move on. Panie pułkownik. Have you discovered what the Omertas are up to? Ludzie z Omerty planowali coś dużego, a udało mi się pokrzyżować ich plany. Excellent. You'd think living in the lap of luxury and power would be enough for some people, but no. But we have other problems. While investigating the Omertas, what little I could on my end, I came across something much more sinister. Evidence suggests that Mr. House is planning to make some kind of move when the battle breaks out, and I'm guessing he won't be coming to our rescue. While we don't know what his exact plans are, my orders are to take no risks. I'm sending you to take Mr. House out of the equation. Any questions? Co ten pan House może kombinować? To name a few things off the top of my head, expand his borders, get the NCR and Legion to wipe each other out, and seize Hoover Dam. Any other questions? Jakie masz dowody na to, że pan House wykona jakiś ruch? We've had reported sightings of Mr. House's Securitron spying on both NCR and Legion forces. Also, given a recent analysis of the sightings, we now estimate that Mr. House has at least 4 times as many Securitrons as previously assumed. He wouldn't show his hand like that if he weren't prepared to move. And neither the NCR or Legion can spare the troops to investigate. Which is why I'm sending you. Any other questions? Czy pozbycie się pana House'a nie będzie miało daleko idących konsekwencji dla Nowego Vegas? Perhaps, but that's not my problem. Vegas is a nice place for the men to go on vacation, but it'd be an acceptable loss next to the dam. Nie, proszę pani. Wyruszymy natychmiast. Good. Then you have your orders. See that Mr. House does not present a problem. Dismissed. Dobra. Nie mam wyboru. Ale
zabijemy go. Przynajmniej tak nie bezpośrednio. Ajajaj, no karamba. Tak to już jest niestety na wojnie. Priorytety. Visual weapons today. Dum dum drum. Jak tam poziom nasz? O, ładny. Dobra, apartamenty pana House'a w takim razie. Where to, partner? No. Zapis. Boy. Uwaga, niepoważny użytkownik. Kontynuować tak. Blokuj windę do pokoju na kontrolnego. Uwaga, nie poruszajmy użytkownik. Kontynuować tak. Sterownia. Otwórz komorę LS. Uwaga, niebezpieczeństwo infekcji i mikrobami. Czy chcesz kontynuować? Tak. Why have you done? Centuries of preparation, so much good undone. Erenka prosił mnie o usunięcie cię. Nie będzie pan w stanie niczego kontrolować, ale pozwolę panu żyć. Wsadzę pana do sportu do pańskiego słoika, będzie pan jak nowy. No! Ruined everything! Exposed! Germs! A year of life! If at most! Nie zabiję go. I have nothing to say. Hey. To you. I have nothing. Nie chcę go zabijać. To you. Czekajcie moment. Spróbujmy tego. Nie będzie pan w stanie niczego kontrolować, ale pozwolę panu żyć. No! Don't disable Cerebrum! I'd rather be killed! Just kill me! To you.
Toż to jest bez sens. O jest, no nareszcie. Czekaj moment. Zobaczmy, co robi sterylizacja. Uwaga, niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia, jeśli komara jest zjęta. Wstecz, w takim razie. Wyłącz interfejs mózgowy. Osobnik przebywający w komorze nie będzie w stanie kontrolować podsystemów. Czy chcesz tego kontynuować? Tak. Rozpoczynanie. Domek się zepsuł. Nie znam się mordercami, ale cóż zrobić? Za mną. Let's hit the road. Let's hit the road. Nie widziałem. Szybko poszło, nie? Tylko ten mały momencik, w którym nie mogłem nic zrobić. Mi się wydaje, że to był po prostu błąd. Hoover Dam. Teraz następna misja. W sumie szkoda, że nie wziąłem profitu tu i teraz. Krócej niż dzień, załatwiliśmy pana House. Panie pułkownik. Report. Is Mr. House still a threat? Pan House nie sprawi problemów. Został odłączony od systemu. But he's still alive? We'll have to remember to send someone to follow up on that later. Anyway, at least he's out of the picture for the time being. You might be happy to know that your efforts haven't gone unnoticed either. The brass have been throwing around the idea of having the president visit the dam for a while now, to rally the troops and boost morale and such. With our recent achievements, they finally feel secure enough to stage the damn thing. But while it's being planned, I have one last mission for you. Several years ago, we managed to wrest the Helios 1 solar power station from the Brotherhood of Steel chapter local to this area. It was a crushing victory, but no one's heard a peep from the Brotherhood since. Most people assume the Brotherhood is scattered and not a threat. Recently, we've had scouts go missing in an area west of Helios, and I'm concerned that the Brotherhood is involved. I want you to find them, and once you do, finish them for good. Any questions? Nie można tego rozwiązać w jakiś pokojowy sposób? Don't even think about it. Any Brotherhood survivors likely harbor a deep grudge against us. We can't afford to leave such an enemy alive. Any other objections? Maybe you'd like to bring the Brotherhood some flowers. Tak. Niby jak według ciebie mam zgładzić cały zakon? Nie. Wydawało mi się, że bractwo zostało unicestwione w bitwie o Helios 1. Nie. Widziałam. Nie. Dobra, spróbuj to jakoś załatwić, proszę pani. Dismissed. To jest jedyna frakcja RNK, która pozwala nam sprzymierzyć obie frakcje. Jeżeli chodzi mi o bractwo stali. Jedyna. Dlatego też sympatię do bractwa stali robię to, co robię. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. No jej, znowu nie pamiętam, który tu bunker był. Bunker. Bunker. Alex. Tutaj, nie? Tak, to ten. To nas tu nie było. Zatem jest chyba była Czarna Góra, tak? Podłączyliśmy te Trenden Transmitter czy coś w rodzaju. Toż nie, ostatnia misja była z Weroniką. Sorry. Weroniką.
Tędy. A zaraz, nie, tu mi chyba zostawiam kilka rzeczy czasami. Nie potrzebuję, biorę, ale dobra. Mamy tutaj możliwość wysadzenia całego wojska. Całego wojska, bractwa całego. Ale nie, no to jest bez sensu. Jesteśmy, należymy do bractwa. Naszym obowiązkiem jest znalezienie pokojowego rozwiązania. Starszy McNamara. Greetings, my friend. I hope I can be of some assistance to you. RNK chce cię zniszczyć. I suppose it was only a matter of time. I wonder if, given the NCR's current situation, they would consider a truce of sorts. We've given up our claim to Helios, and we don't have any interest in claiming Hoover Dam, so our ambitions are not at crossed purposes. Perhaps it's time for a new strategy. Go to the NCR commander and tell her the Brotherhood is willing to put aside our enmity for the time being. Further, tell her that we are willing to send troops to aid in their coming defense of the dam. My guess is they're in no position to refuse. Tak też będzie. Wykonana misja. Kaszka z mleczkiem. Jak już znaleźliśmy dłuż do bractwa i mamy wysoką pozycję, tak naprawdę zaufanie u samego McNamary, to już jednak mamy takie mocne przody, jeśli chodzi o tę misję. Więc nie ma co się martwić. Oczywiście jest to bardzo sprzyjająca oferta ze strony starszego McNamary. Charakterystyczna taka. Nie taka co? Chodzi mi o image, że taki charakterystyczny. Berecik i maska tlenowa. Szybko! Przypuśćmy, nie było nas... O! Koniku! Has the Brotherhood been found? Koń, koń. Udało mi się przekonać bractwo do wsparcia Renka. And you believed them? Do you have any idea how long we've been fighting those bastards? Ugh, Crockett will have a field day with this. He'll want to establish diplomatic relations with them for Pete's sake. But we've got more important matters to attend to. The President is due to arrive soon, and we're sure the Legion won't waste such an opportunity. I want you to assist the security detail we've prepared for the President. His safety is critical to maintaining the men's fighting spirit. Go up to the visitor center and speak to Ranger Grant. He's in charge of security during the President's visit. Dismissed. Okay. Nie martw się, że traciłem...